O, jest szybka. No, chodź. Mam cię. Halo, halo, puść mnie. Co się stało? Puść mnie. Mufinka, gdzie ty jesteś? Ja właśnie spełniłam swoje życzenie. Mufinka? Tak? Odejdź ode mnie. Czemu? Tam masz creepera. Gdzie? Tu creeper! Matko, uciekaj! Apu! Niu. Wow! Dircik, właśnie takiego zbierałem. To co to jest? Matka dla kitka, no chodź, proszę. Nie, proszę mnie zostawić. Panitek! Pomocy! Dzień dobry. O, matko! O, zobacz, to jest sąsiad! To jest gorszy niż sąsiad! Zapraszam was cieplutko na dalsze przygody Mufinkowo i Kitkowo. Jak mi jest dzisiaj przykro, w ogóle mi nic nie wychodzi, totalnie, próbowałam coś wybudować i no jest ciężko, Kitek cały czas coś robi i jest mi przykro, ja też tak chcę mieć jak Kitek, ja nie mogę, no trudno, tego wszystkiego pójdę sobie po rybkę. Stwierdziłam, że chcę rybkę, na pocieszenie złowię sobie rybkę, tak, w tym bajerku. O, widzę cię rybko, ja cię złowię, chodź do mnie. Ja cię kręcę, jak mi jest przykro. I naprawdę miałam taki zły dzień, strasznie miałam zły dzień. No łap się rybko, proszę cię. No, o, już? Nie? Nie, chciałaś być ze mną. No dobra, no to jeszcze raz, chodź rybko, proszę. Jestem taka smutna, tak się starałam. O, jest rybka, chodź. O, o. Gdzie ty jesteś? Halo! Mam cię! Halo! Halo, puść mnie! Co się stało? Puść mnie! Co się stało? Zostaw mnie! Proszę! Ła, ej! Proszę, nie jedz mnie! Ej! Ała! Nie bij mną! Co ty robisz? Proszę! Ty gadasz? Ała! Ja cię kręcę! Czy ty coś mówiłaś właśnie? Rybko? Nie! Ten, wypuść mnie do wody! Do wody mnie! Proszę! Proszę, do wody! Proszę, wrzuć mnie do wody! Mam cię do wody wrzucić? Tak, do wody, proszę, do wody chcę! No dobra, już, proszę. Trzymaj, co się stało? Czemu ty mówisz? O matko, jak to się stało? Dziękuję. Ojeju, co? Odpadłam. Ojeju, bardzo dziękuję za to, że mnie z powrotem wypuściłaś do tej wody. Ale rybko, czemu ty mówisz? Przecież ryby nie mówią! Ja jestem specjalną złotą rybką. Ja nie mogę, Złota rybka. I co, przyniesiesz mi i szczęście, czy coś? Ja jestem specjalną złotą rybką, która może spełnić twoje trzy życzenia. Trzy życzenia za to, że mnie wypuściłaś. Gdybyś mnie nie wypuściła, no to byś mnie zjadła pewnie. Ale tak, skoro mnie nie zjadłaś, to patrz, ja potrafię nawet latać. Wow, jestem rybko, magiczną rybą. Ty faktycznie latasz. No dobra, rybko, powiedz mi proszę cię, czy ja mogę ci jakoś pomóc? Albo może ty mi możesz pomóc? No, spełnię twoje trzy życzenia w zamian za to, że jednak wypuściłaś mnie z powrotem do wody. Okej, czyli wiesz co, ja mam tylko jedno życzonko. Tak? Takie bardzo, bardzo ważne dla mnie. No bo mi w ogóle nie idzie budowanie i Kitek już sobie tak radzi. Chciałabym mieć taki śliczny, różowy, uroczy, mufinkowy domek. Domek mówisz, taki, tak? Tak, taki naprawdę ładny. No poczekaj, czy to ma być taki domek z dirta? Nie, no różowy ma być. Taka willa. Taka, żeby wszyscy zazdrościli, tak? Tak. Wszyscy mają zazdrościć. Wszyscy. No dobra, to ja spełnię to twoje życzenie, a pozostałe dwa życzenia? No to w sumie, a mogę na później? Nie, albo teraz, albo już nigdy, niestety. No to nie, w sumie to jest najważniejsze. Czyli tylko domek, tak? Tak, tylko ładnie. To pamiętasz miejsce, w którym budowałeś swój pierwszy domek? Tam pojawi się twoja magiczna willa. Ogromna, mega wielka willa. Teraz możesz tam zmierzyć, a ja znikam, tak więc na razie. No dobra, idziemy do naszego domku, zobaczmy czy się spełniło, ale byłoby super. Kurczę, mogłam sobie jeszcze zażyć, żeby potworów nie było. Ach, mufinka. Matko, creeper. Ała. No dobra, idziemy. Dobra, jakbym spotkała ją jeszcze raz, to może znowu ją uratuję i tym razem potworów się pozbędę. No właśnie was, nie patrzcie się tak na mnie. Ja nie mogę. Czy to nie był sen? Czy to nie był sen? To naprawdę się stało? Ja cię kręcę, szybko idę, biegnę. Ty nie posłuchajcie się. Dircik, tak. Ej, Mufinka, coś mi się ścina. Ja mnie cały czas coś się dzieje. Halo, Mufinka. Mufinka, gdzie ty jesteś? Ja właśnie spełniłam swoje życzenie. Mufinka? Tak? Odejdź ode mnie. Czemu? Tam masz creepera! Gdzie? Creeper! Matko, uciekaj! Apu! Nie, uciekam! Zaprowadzę gdzieś. Bij się ze mną! Dawaj! Jeden na jeden! Nie, no, uciekaj! Nie, Kitek! Czemu na mnie go bierzesz? Bo cię nie lubi! Dawaj! Jeden na jeden! Nie bój się! Nie! Uciekam! O matko, jaki twardy! Nie! Wow! Dircik, właśnie takiego zbierałem. A masz kamień nawet zdobyłeś? No tak.
kitek. I użyć kitek, tak. bo ja mam bardzo ładny domek, nie wiem czy widziałeś. Jaki domek? Zobacz tylko. Co to jest? To jest mój domek. Mufinka, oszuki, co? Jak to zrobiłaś? No bo ja spełniłam swoje życzenie po prostu. Ale stój, poczekaj, stój, bo ja czegoś nie rozumiem. Staję. Jakieś chwilę temu zbierałem tam dirta byłem, normalnie zbierałem sobie dirtka. Mam takiego opaczek, ładnego dirta, dużo dirta. I problem jest taki, że tego nie było. No, powstało. Jak powstało? Bo samo nie powstaje. Wiesz, ile ja się męczyłem zbudowując taki swój domek? Wiesz, ile mi to zajęło? No, dwa dni. Jak średni, zobacz, piękny, elegancki, szybki, wszystko mam tutaj. A ty? Jest ładniejszy. Ale dlaczego? Skąd? No bo kitek, wiesz, jakbyś wiesz... No właśnie nie wiem. Był w Mufinkowo, to w Mufinkowo życzenia się spełniają. Jak się... No, no spełniają się? Chodź kitek, zobaczmy, jak wygląda w środku. Chcę ciastko. Nie wściekaj się, chodź. Ciastko. Chodź, zobaczmy, może znajdziemy ciastko. Chcę. Nie ma. Właśnie, bo ciastka. Nie ma ciastka. O nie. Ej, ojeju, jaka ja furtka. Co to jest? Ej, Mufinka. Co jest? Co to? Chodź, coś na to, zobacz. No furtka. Furtka. No? Ja taki, skąd taka? Ojeju, dyrcik. Weź mi tutaj, nie śmiej z tym dirtem, chodź. Ale powiedziałeś, że się spełniają, a ja chciałem ciasto i nie mam. Ale to, bo ty nie należy do Mufinkowa. Ja, ale to jest nie fair. No chodź. Tak, chciałbym jednak do Mufinkowa, zmieniłem zdanie. No to zaraz zmienisz jeszcze bardziej. Jakie drzwi, o matko. Wiatrak. Co jest tutaj? Co tu się dzieje? Jak to fajnie, co to? Prawda? Co? Patrz, mam tutaj nawet pół. Skąd ty masz prąd? Jak to prąd? No, światło. O co chodzi? Bo podłączyłam się do elektroniki. O co tu chodzi? No tak. Nie, to jest światłem słonecznym, czyli takie eko. Mam ogromną pufę, na której mogę oglądać sobie filmy. O tak, szaszłyczek. O jest. No dobra, przydadzą się. O tak. Trzeba. Ja bym jeszcze poprosił. O tak, to by siądę. Proszę mi oddać szaszłyka. O tak. Skąd ty masz takie pyszne jedzonko? Powiedz mi, skąd ty to wszystko masz? Gdzie ty to zdobyłaś? Ja? No a nie ja? Bo... Oszukiwałaś. Nie oszukiwałam, naprawdę. Ja byłam po prostu dobrą mufinką. Co to jest? Mufinka, kitek. Laura. O. Co są wszyscy z tego? Ja. Jak to? Ty ja nie rozumiem, ja idę stąd. Co to jest? Basen! To co to jest? Klatka dla kitka, no chodź, Nie, proszę mnie zostawić, proszę mnie zostawić. Mufinka, nie, zostaw mnie, powiedziałem. Proszę. Mam basen, mam nawet wiatr. Trampolina. Trampolina to jest! O matko! Nie wierzę, czy ona... Się i skacze! Co ty robisz? Ojej, a skąd ty masz w ogóle... Ja nie rozumiem, to ja się tak męczę, buduję mój domek, no ja a ty... Ja też się męczyłam, bo to też było ciężkie. Ale... Jakie ładne skrzynie mam tutaj. Ty masz nawet grilla! No, grilla masz, skąd masz grilla? Ja nie mogę. Chcesz grilla? To się znajdzie. Ja nie chcę tylko tej klatki, proszę mnie tam no nie dobra, wsadzać. No dobra, no nie. Patrz, tutaj mam przygotowany... O, gdzie ja tak wpadłem? Kitek! Ej, pomocy! Zostań, wiesz? Nie, proszę! Mieszka, nie myślałem, że skoczę na górę. Ej, proszę, przestań, da się rozumieć. No dobra. O, liczyłem. Ja sobie jeszcze zerknę, co mam na górze. Wow, mam to jeszcze normalnie jakiś plącz, jakiś bambus, jakieś inne winorośla i tak dalej. Łącznik światła. Jakiś szklany stół i telewizor. Ja cię kręcę, ta rybka to naprawdę była zdolna. Ale jaka rybka? Jaka rybka, co? No jaka rybka? Wow, rozsuwane drzwi. Wow, ja skąd ty masz taką wypasioną łazienkę? Jak to łazienka? Masz pralkę? W Minecrafcie? O co tu chodzi? To ja mam lustro. Cześć, Mufinka. Mufinka, nalej mi tu wody. Wody poproszę. Wodę. Możemy z kibelka? Nie, normalną. Proszę mi nalać wodę do tego. Czy da się gdzieś... Zobacz, Mufinka, biorę prysznic! Pasowałoby się ten rozebrać, a nie tak gdzieś jakoś ty... Ale ja pięknie wyglądam! Jaki ja jestem przystojny! Posuń się! Słuchaj, kitek, jak chcesz, to możesz spędzać tutaj dużo czasu moim Mufinkowo, tylko musisz przyznać. Tylko wtedy, jak przyznasz, że Mufinkowo jest lepsze! Czekam! Nie mogę tego... Czekam! Ty masz plazmę, telewizor, dlaczego? Lodu, co tu jest? Że Mufinkowo jest lepsze? Wiesz co, Mufinka? Masz komputer! Nie, co tu jest? Co to jest? Nawet zegarek masz! Skąd ty masz zegarek? Ty masz, zobacz, czas normalnie! Co jest? Ale ten czas szybko mija. Na boki tak i ja cię kręcę kifotem, normalnie. Ej, no weź mi, nie siadaj na komputer! Ała, przepraszam, już chociaż szyłykiem wezmę. Zamknę już.
Nie wolno tak robić mojej muffinkowie. No walka nie zmienia. Ale widzę, że jednak zobacz, jednak zrobiłaś tak, że jednak patrzysz na kitkowo, tak? Tak, żeby kitkowo najlepsze. Się, że muffinkowo jest lepsze. Ja nie będę z tobą rozmawiać, ponieważ to jest nie fair, że ty znalazłeś jakąś magiczną rybkę, a ja znalazłem co? Co ja mam rybkę? Takiego? Jaką rybkę, o czym tu mówisz? No tak powiedziałem, że jakąś rybkę. No ale skąd wiesz, że jest magiczna? No, przecież to chyba niemożliwe jest, żeby tak wybudować w jeden dzień. W dzień, w godzinę, w minutę. Wiesz co, ja wolę ci powiedzieć, jak było naprawdę. No jak było? No. Ponieważ jestem dobrą muffinką, jestem bardzo dobrą muffinką, to uratowałam rybkę i ona w zamian powiedziała, że spełni moje 3 życzenia, a ja jej powiedziałam, że chcę tylko jedno. Jak jedno? Jak jedno? Gdzie dwa? Taki domek. Ale co z dwoma życzeniami? No właśnie mogłam powiedzieć, że ale dlaczego mi nie chyba sobie żartujesz, czyli powiedziałaś, że chcesz willę dla siebie, tak? Ale o mnie to już nie pomyślałaś, no tak? Wiesz co, obrażam się. Przepraszam, do widzenia. Ale ja ją do widzenia. Nie, no taki i działałam pod presją. Idę stąd, idę, nie, naprawdę. Dwa życzenia zmarnowane, dwa życzenia. Ja teraz o. Ona była zmęczona. Ale też chcę taką kuchnię, ty masz mikrofalę, to jest nie fair. Mam mikrofalę? To jest kuchnia. Ja mam już dość, to jest full wypas, kuchnia i lodówka i wszystko, a ja idę do siebie. Idę do siebie, ja mam dość. Ale mam tutaj jedzonka, tyle, no nie. Jedzonka masz? No chodź zobaczyć, patrz, mam szaszłyczki, tu można coś ugotować, może zrobić całe przyjęcie. Biorę tego szaszłyka i wychodzę. Do widzenia. Ała, walnąłem się, proszę. Do widzenia. Ej, no nie wygłupiaj się, naprawdę. Taki, może jeszcze ją znajdę. Może jeszcze znajdę i spełnimy życzenie w stanie. Pyszny szaszłyczek. Muszę powiedzieć tak, rybka robi bardzo dobre szaszłyki. No, ale mam nadzieję, że nie z rybki. Ale to nie zmienia faktu, że no cóż, co ja... Ja mam tylko jakiś dylny piecyk. No pokaż, piecyk. Co masz. No co, ja tutaj nasz pierwszy elegancki domek. Nic tu nie mam. Nic. No, ojej. Ale co byś chciał w takim razie? Ja już nic może nie chcę. Znajdę ją. Ja muszę tutaj, postanowiłem, że skoro ty masz willę, to ja teraz będę ciężko pracować i wybuduję sobie 2 razy większą willę. Nie, 3 razy większą willę od ciebie. No dobrze, a ja przez ten czas wiesz co? Też sama coś zrobię. I zrobię fajniejsze niż ty. I już tym razem sama bez pomocy. To zepsujesz, bo trzeba będzie na oliwie. Ale już jestem u siebie na połowie. Ała! Posuń się. Ej, no ała, nie, Kitek. Co? Nie lubię być sama. Przestań się barykadować. Serio. Dobrze, czyli co? Czyli proponuję sojusz. Sojusz na zasadzie takiej, że ja przez najbliższe dni, żeby nie spać na podłodze, mogę mieszkać u ciebie. W zamian pomogę ci z jedną rzeczą, którą będziesz chciał. Takie jedno życzenie. Jak złota rybka. Okej, dobra. Znaczy nie wybuduję ci takiej willi, żeby ten nie przesadzaj. Oczywiście miesz chęci na zamiary, jak to się mówi, no. Dobrze, chodź Kitek, bo zaraz potwory będą. Ciemno no się chodź. Robi. Nie, ja jestem tutaj. Dobrze, zamykamy furtełkę. Ja wchodzę do domku. Zamknij drzwi, a te drzwi się nie da zamknąć. Ojeju, wiesz co, wydaje mi się, że tu rybka jest fajna, tylko rybka nie przewidziała tego, że tu będą potwory chodzić. Ale będziemy musieli takie drzwi wymyślić, może jakąś furtałkę czy coś takiego? Furtałka. O, tak, szaszłyczek. No, pyszny szaszłyk. Siedźmy przy stole, Kitek. No, i teraz to ja idę tutaj. No, dzień dobry. Hejka. Tylko 2 szaszłyczki. Patrz, jak fajnie możemy spędzać wieczorki w naszej willi. Możemy pójść na basen, zrobić grilla, albo zrobić piknik na trawie i poglądać coś w naszej plazmie. Widzisz, używam ciemno? Słowa naszej. Jasno. No. Ciemno. Kitek. Jasno. Tak, co? No. No mówiłam coś do ciebie. Tak. Planuję fajne wieczorki. To chodź zobaczymy, co leci w telewizorze. Dobra, to chodź. Mam nadzieję, że chociaż telewizor odbiera, bo jak nie odbiera. Ja mam nadzieję, że coś fajnego leci. Moje ulubione seriale i bajki po prostu. To siądźmy tutaj. Dobra. Odpalimy, dobra. Okej. Okay. No nie, znowu ta muffina art leci w tym telewizorze, no ja nie mogę! Oj. Lepiej na kitka przełączę. Nie, muffina został! Ja idę po pilot. Muffina art gaming! Słyszałam, że jest bardzo fajna i słodka. Dobra, ja mam pilot od telewizora. Dobra. Nie przełączaj! Proszę, no, Kitek! No, ale mogę na kitka, na chwilę. Proszę. No na chwilkę tylko. O, tak, co? Zobacz, co tam, widzisz? To jest kanał piękny, elegancki. Kitek Gaming. Tak, X-Kitek chciałeś powiedzieć. X-Kitek Gaming. No dobra, ja może jakieś herbatki bym nam tutaj przyniosła? Dobra, nie mogę tu? Nie mogę tutaj. Kitek, ja wiem! No, co jest? No chodź, zobaczmy, czy są spadające gwiazdy. Spadające gwiazdy? Tak! Patrz, ile gwiazd!
O matko. Dobra. I księżyc! Potwory! Nie, nie, nie ma potworów. Gdzie są potwory? No chowają się. Są potwory, dobra. No, nie. Wiesz co, przede wszystkim ja myślę, że musimy troszeczkę bardziej oświetlić ten domek, bo ja naprawdę się boję, że tutaj rybka troszeczkę nie przemyślała no, tego. Ona nie żyje, ona żyje w wodzie, ona nie żyje na lądzie i ona nie wiedziała, że te potwory chodzą. No w sumie nie? Racja, w sumie racja, racja. No. Wiesz co? Ona tak. Robiła to na. O matko parę. Czy ja. Jakie łóżeczko? O tak, wiesz co, jak ja się położyłem spać. Gdzie? Tutaj tu mamy łóżeczko takie te twoje różowe zaś. O tak. Jakie ładne! I się obydwoje zmieścimy. No. Wow. Dobranoc! Dobranoc! Szósta rano! Szósta rano! Wierciłaś się co w nocy tak. Co, gdzie? Co się tu dzieje? Co się dzieje? Patrz jaki różowy. Nie wierzę! Dzień dobry. O matko! O, zobacz, to jest sąsiad! To jakiś sąsiad! Przyszedł z dirtem! Dzień dobry, panie sąsiedzie! To było przez te drzwi wszedł? Co on robi? Panie sąsiedzie, gdzie pan idzie? Ej, on szedł na dół, chodź na dół. Idę. Ej, dzień dobry, czy chce pan. Ja pana z czaszłyczkiem poczęstuję. Proszę, może pan usiąść. Nie, nie ten bromę wokół niego zobaczyłam, ale by to przerażające, kiedy ja się serio wystraszyłam. Ale on nam przyniósł dirta po prostu. Zobacz, jak to jest, jako że sąsiad, to jest sąsiad nasz, widzisz? On miły jest. No dobrze, czy chce pan może szaszłyka? No ja mu dałem szaszłyczka, ale nie chce chyba. On chyba nie lubi szaszłyków, tak mi się wydaje. Okej. To było przerażające. Wie pan co? Może pan już, patrzcie, tu są. Mógłby pan nie wyjdzie takimi drzwiami. Żartujesz? Mufinka, no przecież on głową by przywalił futrynę, o czym ty mówisz? Przecież on jest taki wysoki. Zobacz, zobacz, spójrz, spójrz jaki on jest wysoki. Porównaj sobie. Co się stało? Magiczny. Co się stało? No. Gdzie on jest? Panie sąsiedzie, proszę, uciekaj, uciekaj, do wody, wstępuj do wody. Ojejciu, Kitek, to było straszne. Patrz, jaki agresywny. No strasznie. Panie sąsiedzie, proszę się uspokoić. Wyganiam pana z mojej posesji. Z twojej posesji? Z naszej posesji. Zobacz, on się na ciebie udział. Musiałeś na niego się krzywo spojrzeć. Nie, no przepraszam, bo się go wystraszyłam. Czekaj, będę go wpychał do wody, to on będzie... Już się tam teleportował. Jeju, jaki on jest szybki. Ja czekam, co to było przerażające. On jeszcze chyba wraca. On jeszcze wraca chyba. O. A da się go jakoś pozbyć? Ja nie chcę takich sąsiadów. On był niemiły. O nie! Co? On ci przestał bić. Żartujesz, a ja go uwierzyłam. On jest dziwny. On jest dziwny, bo nie zgrzewa się. Nie wiem, co tu się dzieje. Ty, zobacz, on sobie usiadł. No bo czekaj na ten piknik, może się obraził. Dobra, przepraszamy pana już, tak, jesteśmy w tym momencie, niech się pan nie denerwuje, dziękujemy bardzo za dirta, proszę pana, jest pan bardzo miły, że pan do nas przyjdzie, się na niego patrzy, a on się nie denerwuje. On jest zimny. On jest naprawdę, powiem ci, że pierwszy raz widzę takiego Endermana. A ja się boję go. Ej, serio, spójrzcie na niego, proszę, ale spójrzcie teraz, bo on się, ja na niego patrzę i on się nie denerwuje. Czemu on jest w ogóle? Przecież jest rano, on też chodzi rano? Tak, rano Endermany tak, ale one nie lubią wody tylko. Dzień dobry, co się dzieje? Wiesz co? Tak, ja już chyba... Ja to oleję, zostawmy tego... No, tego... zostawmy. Tak, wydaje mi się, że to na dzisiaj naprawdę mamy ciekawe emocje, już wystarczy. To jednak poczekam, aż to wyjdzie z tego proszę. Domu. Może zajmie się swoimi sprawami. Patrzcie i już się nie na będzie mnie. Trzeba też się liczyć. Wiesz co? Chodź. Zobaczymy co... Tym razem siedziałam, że będę piknik u ciebie. Co? On się na nas patrzy dalej. Gdzie? O Boż, ja się go boję, Kitek. Serio. Dobra, nie. Wiesz co, ja zrobię tak. Chodź, Mufinka, wracamy, chodź do mnie szybko. Niech on sobie tam siedzi, Zamki. Zamykamy, uciekamy. Chodź, to jest jakieś nienormalne. Nie, tak, spodziewam się. Idziemy stąd. Nie no, nie widzę, za drzwiami jest. Chodź, idziemy do pokoju, do swojego pokoju. Nie ma szans, nie ma. O, proszę, chodź, zamykamy się tu, Mufinka. To ja to razem. Chodź razem, bo ja się osobno tutaj się go boję. Dobra. Nie mogę. Dobra, to ja wiesz, co siadam i będę montować tutaj kolejny. O matka, się ledwo mieszczę w tym krześle. Tak, zastawiłem nas. Dobra, Mufinka. Jest 11. Poczekamy tu 2 godziny i może sobie pójdzie. Poczekaj, zrobimy tak. Zamknij okna. Okej, dobra. Dobra, nie będzie nas widział, czyli na 100%. Pójdzie sobie. Zły Kitek, to jak ciemno. No dobra. Pogramy może w Minecrafta? Dobra, my sobie teraz pogramy albo poglądamy coś ciekawego na YouTubie i widzimy się później za godzinkę. Za godzinkę? No za godzinkę, no. No dobra, no to... No to na razie! Pa!